Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam worek do napompowania materaca oraz wiele jego zastosowań. Tak wygląda zwinięty, bez niczego w środku, czyli w sumie zajmuje bardzo mało miejsca. Ekwipunku, jakbyśmy chcieli przenosić go bez zawartości. Waga to 97 gramów, więc też niewiele. Za wiele też w opisie u sprzedawcy nie ma na ten temat opisanego, z czego dokładnie to się składa i inne parametry, więc trzeba się domyślać. No, tu mamy Fastexa. Worek jak przyszedł, to się zdziwiłem, bo był naprawdę ogromny. Liczyłem, że będzie coś mniejszego. A jest to naprawdę spore. Nie wiem jaki to litraż, ale w okolicach pewnie 20 litrów. Specjalnie zamówiłem tej samej firmy, z której mam materac. I jak się później okazało, ta końcówka nie pasuje do mojego materaca. Trochę dziwne. Specjalnie właśnie dopłaciłem drożej niż innych firm za ten worek, żeby mieć pewność, że będzie pasować, no niestety wyszło, że nie pasuje. Ta część, co się montuje do materaca, ma tutaj zewnętrzną średnicę około 17 mm, a materac otwór ma 22. No ale poszukałem na stronie, bo nic w opisie niestety nie ma. I jak się okazało, pasuje do tej firmy, pewnie do jakichś innych firm, do materaców też, tylko do wersji wąskich, a nie do tej szerokiej, której ja mam. I tylko wyłącznie do tej jednej nie pasuje, do wszystkich innych z tej firmy akurat pasuje. No a akurat ja miałem zakupione co innego. No ale kto ogląda zdjęcia materacy, różnych materacy, żeby sprawdzić, czy akurat ten worek będzie pasował, skoro to jest akurat z tej samej firmy. Bardzo dziwna sprawa. W opisie niestety, żeby to podali, to może bym to przeczytał, no ale w opisie nie ma nic na ten temat. Jak ktoś kupuje sam worek, to nie ogląda raczej materacy, jak one wyglądają. Chyba, że może mi się to tylko tak przytrafiło, a inni oglądają. Skoro ta sama firma, to myślałem, że będzie pasować, niestety nie mam jak dzisiaj na tą chwilę pokazać, jak to się pompuje. Na pewno lepiej niż własnymi płucami. Nie wpompujemy też do środka mokrego, wilgotnego powietrza, więc materac teoretycznie się nie uszkodzi. Chociaż wątpię, czy by się coś z tym stało, no ale niektórzy tak twierdzą, że może się uszkodzić i lepiej pompować na przykład takim workiem, pompką niż płuca. No ale oczywiście już dorwałem taki korek pasujący do mojego materaca, jeszcze tylko trzeba z drugiej strony wywiercić odpowiedni otwór, taki aby pasował tutaj. No i powinno to pasować. Wtedy będę mógł pokazać już na nowym filmie, jak to się pompuje. Są dostępne tego trzy kolory. Tak jak w moim przypadku kolor zielony. Jest jeszcze pomarańczowy, niebieski. No i takiego koloru też są materace. Tu mamy właśnie zapięcie na Fastexa. Samo wykonanie bardzo dobre. Jest tu taki właśnie zgrzew na całej długości. Bardzo dobrze zrobiony. Co do jakości wykonania nie mam żadnych zastrzeżeń. Ta końcówka też tu jest dobrze zrobiona. Z zewnątrz jest taki mocno śliski, bardziej powiedziałbym matowy, a w środku wygląda w ten sposób. Jest to tak jakby taki worek z folii poliestrowej, jak ktoś miał na przykład racje wojskowe z tych grubych takich worków, to to jest coś podobnego, może troszeczkę cieńsze. Tu jest też to dobrze zszyte. No i oczywiście główne zastosowanie to oczywiście napompowanie materaca,
Ale gdzie może nawet służyć nam taki worek do innych celów? W jakiejś awaryjnej sytuacji możemy przechowywać tutaj wodę. Nabierzemy z jakiegoś jeziora czy z rzeki. To zamkręcamy na górze. Możemy to przenieść. Jest w formie takiej rączki. Ta końcówka raczej nie przepuści, bo jest bardzo ciasno tutaj nałożona. No ale raczej chyba nie będziemy gdzieś kilometrami przenosić ten worek z wodą, więc nie powinno być to problemu. Chociaż ja akurat tego nie przetestowałem. Raczej z takiej sytuacji nie będę wykorzystywał. Tak jak mówię, raczej w awaryjnej to sytuacji. No ale co możemy tutaj przechowywać? Na pewno elektronikę, która wiadomo, lepiej ją uchronić przed jakąś wilgocią, więc wkładając do takiego worka, zawijając, mamy 100% pewności, że nic nam nie przemoknie. Nawet jak taki worek położymy na śniegu czy w wodzie, wszystko będzie w porządku. Co jeszcze możemy włożyć? A na przykład bieliznę. Jeśli na przykład mamy nockę, mamy bieliznę na zmianę, wkładamy sobie do takiego worka, zawijamy, będzie zawsze sucha i na przykład przed pójściem spać rozwijamy sobie ten worek, nakładamy tą bieliznę, przy okazji pompując tym workiem materac. O ile oczywiście pasuje nam ta końcówka do materaca. No i to takie główne zastosowania tego worka. Jeśli chodzi o wymiary, to szerokość 34,7 cm, no i wysokość 61 cm. Oczywiście mierzone na płasko, ale jak coś włożymy do środka, to zawsze tam kilka razy zwiniemy, to już pojemność się zmniejszy. Worek wygląda na solidny, dobrze zrobiony, zdecydowanie lepszy jest od takich worków, które posiadam inne. Ten jest minimalnie jakby grubszy, z innego materiału trochę zrobiony, chociaż tamte bez problemu nie miałem. Z położeniem tamtych worków z zawartością na przykład na śniegu nic się nie stało, nic tu raczej nie przemoknie. Nie sądzę, żeby przecież ktoś chciał pływać w rzece z takim workiem, chyba że po prostu do tej rzeki wpadniemy. I mamy taki worek z zawartością w plecaku, no to raczej też nie powinno się nic stać. Raczej chyba nie będziemy długotrwale pływać w rzece, tylko raczej krótki termin, więc takie coś nas uchroni, zawartość uchroni przed zamoczeniem. Czy to jakiś właśnie elektronikę, czy zdecydowanie ubrania, aby były zawsze suche, zawsze świeże. Czy polecam taki worek? No na tę chwilę nie jest przetestowane pompowanie, więc nie wiem. No ale do innych zastosowań sądzę, że jak najbardziej takie coś się sprawdzi. Nie widzę tu żadnego problemu, żeby coś miało być tu złego. Tamte worki, które mam inne, one są właśnie z innego materiału, troszeczkę lżejsze. Ten jest minimalnie cięższy. Są też takie worki, powiedziałbym, porządne, ogumowane. One są stosunkowo ciężkie. No ale na pewno zdecydowanie być może lepsze. Nie mam takich, więc nie mam jak porównać. Na tą chwilę sądzę, że taki worek jest w zupełności wystarczający. O ile chcemy pompować materac lub przechowywać jakieś rzeczy. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.